Alplan 2018 został wzbogacony o funkcję, która usprawnia tworzenie krzywych przestrzennych na podstawie osi, którą widzimy od góry, oraz gradientu definiującego spadek osi po jej długości. Działanie funkcji zostanie przedstawione na przykładzie tworzenia podjazdu parkingu wielopoziomowego. W tym celu utworzymy dwa okręgi ograniczające rzut rampy widziane od góry. Oba okręgi skopiujemy na bok, aby wykorzystać je do przedstawienia innego sposobu użycia funkcji. Utworzymy teraz linię 2D, definiującą spadek po długości okręgu. Założymy, że zewnętrzna część rampy będzie nachylona pod kątem 6 stopni. Do określenia kąta nachylenia możemy wykorzystać współrzędne biegunowe. Ustalając długość linii, wykorzystamy polecenie długość elementu i skopiujemy otrzymaną wartość do linii dialogowej na dole ekranu. Po uruchomieniu polecenia 3D krzywe z osi i gradient wskazujemy najpierw okrąg definiujący zewnętrzną krawędź rampy, a następnie linię określającą spadek. Tą samą operację wykonujemy dla okręgu wewnętrznego. Otrzymane krzywe połączymy linią 3D, aby móc wykorzystać polecenie ścieżka sweep do utworzenia powierzchni 3D. Wskazujemy najpierw dwa profile rampy, a następnie ścieżki, po których zostaną one wyciągnięte. Tak przygotowanej powierzchni nadamy grubość, wykorzystując do tego polecenie osłona. Możemy określić grubość rampy oraz kierunek odsunięcia powierzchni. Dodatkowo możemy nadać teksturę otrzymanej bryle. Rampę możemy teraz powielić na kolejne piętra parkingu, wykorzystując polecenie kopiuj i wklej. Jeśli nie znamy kąta nachylenia podjazdu, a jedynie jego wysokość, możemy wykorzystać linię o dowolnej długości nachyloną pod dowolnym kątem. Ważna będzie tylko różnica między współrzędną Y początku i końca linii. Stosując wcześniej omówioną technikę, możemy następnie utworzyć i wyciągnąć powierzchnię w celu stworzenia bryły 3D. Spadek po długości osi rampy może być również zdefiniowany przez kilka linii 2D. Otrzymana krzywa może zostać użyta jako ścieżka do wyciągnięcia profilu funkcją wyciągnij wzdłuż ścieżki. Do definicji spadku możemy również wykorzystać inne obiekty 2D, takie jak spline, tworząc przy tym bardziej skomplikowane kształty.